Znowu Islandia, wzdłuż rzeki Ragi, ale tym razem idziemy razem z kolegą Tomkiem i ze scyzorykiem zarżnąć dwa dzikie barany. Chyba są tutaj, tak? Widać je? Idziemy je zabić z tego względu, że skończyło się żarcie. Sytuacja jest dosyć nieciekawa, ale mięso samo się podkłada pod nóż. Jest nóż przygotowany? Dobrze. Taki mały scyzoryk, ale myślę, że damy radę. Barany są w pobliżu i nie mają za bardzo pola ucieczki. Zoomik. Są. To są... Czekaj. Odsroć. O. Dobra. Meee. Chodźcie mięso. Niestety, trzeba sobie jakoś radzić. Prawa natury są nieubłagane. Łóżku! Ale spieprzył. Dobra. Stoją dzikie. I uciekają. No chodźcie! Nie. Polowanie nieudane. No, a tutaj widok. Nie wiem, czy takim scyzorykiem coś by się dało zrobić, ale jednak to zawsze jakieś zabezpieczenie, kiedy skończy się jedzenie. Baranki biegają tutaj dziko. Nic im nie będzie, jest ich bardzo dużo. Przyroda to wszystko reguluje. Tam kolega w tle. A to ta niby australijska góra. No ja ją tak nazwałem, bo bardzo przypomina kształtem, nie? Strum. Sobie fajnie. Poszły na górę? Siedzą. Jeszcze może je złapię. Gdzie one? Jednego widać. Aha, a to już tam. No to jest taka wysoka góra. Nie ma wiatru. Proszę? Nie ma wiatru. No nie ma. Proszę? Tu już nie ma wędy. No dobra, to teraz znowu wracamy po plecaki. Polowanie nieudane, jak już wspomniałem. I kierujemy się rzeką na północ, a później odbijamy na wschód, na trasę w 220 czy coś w tym stylu. I podążamy potem ze wschodu na południe w stronę lodowca. Takiego małego, nie największego na wyspie. Największych nie dostaniemy. To pozdrawiam, jak na razie.